proszę Państwa, no modlić się trzeba już. Sanktuarium Faustyny. To jest dobry pomysł, proszę Państwa, na życie, bo tak ludzie są zdenerwowani, niezadowoleni. Te mury może takie, tak czerwone, to z czym się Wam kojarzą? Z klasztorem, prawda? Radio Conchita. Proszę Państwa, nasze radio to FM Euro Conchita. Barbie Baby Langston Extra jest wciąż na topie, bo my nie to, że podłapujemy trendy nowe, ale widzimy nowe trendy, że trzeba się modlić. Teraz tak, tu Polskę chciała opanować, mówią, jakaś linia żydowska, ale oni tak z krzyżem nie mają nic wspólnego, a przecież nasi święci świadkowie Jehowy zawsze mają z krzyżem wspólnego coś, bo mówią, że to na palu, prawda, że Jezus Chrystus był rozciągnięty, Jego ciało, że było rozciągnięte. I skoro tak, to pod wpływem ciężaru, bo to ciągnęło go w dół, się Jezus udusił. Wypłynęła krew i woda. No to skoro wypłynęła krew i woda, to wszystko się potwierdziło to, że to było po prostu na pionowym palu. Ale przecież świadkowie Jehowy z pionowego pala, czyli słupa, nie będą robić jakiejś rzeczy świętej, relikwii, żeby się temu kłaniać, żeby to czcić. Tutaj, proszę Państwa, jest taki klasztor i też do Faustyny się modlą. Zapraszamy, można się modlić do Faustyny, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę Państwa, do Faustyny, do świętej Faustyny. No taki Przybyłowicz też chodził ulicami, zwariował, ale on tak lubił udawać i konfabulował. To Państwo wiecie to. W naszym kanale konfabulował. To nasz przyjaciel, któremu pomogłyśmy, dużo krzywd nam zrobił, ale no my jesteśmy jako chrześcijanie, ale nie ci z 325 roku, Konstantyn Wielki, Sobór, bo to przecież pogaństwo było połączone z zamen do kupy na glans. Nie, my nie chcemy tego. My jesteśmy bezpośrednio naśladowcami Jezusa Chrystusa. I tak jak mówimy, że skoro jak pomożemy komuś, czasem oni nam chcą krzywdę zrobić. Nas obgadują za naszymi plecami. Tego nie wiemy, nie zawsze to wiemy. Dlatego też zgłaszamy tutaj do instytucji, do kraju, żeby prowadzili audycję, żeby to opowiedzieli, proszę Państwa, o co tu chodzi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie by chcieli sobie spokojnie żyć, gdzieś tam, że jest Matka Boska, prawda? I ona się modli, ona się wstawia. Ale proszę Państwa, Matka Boska chce, żeby ludzie czytali Słowo Boże, a ludzie nie chcą czytać Słowa Bożego. I myślą, że jakoś to będzie, bo Bóg jest miłością i że każdego weźmie do nieba, że daruje każdemu. Przecież niby dlaczego Bóg miałby darować każdemu, niby dlaczego Bóg miałby każdego wziąć do nieba, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Także buziaczki i że proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. Także proszę Państwa, no w takim miejscu jesteśmy, tu klasztorów miliony, tu kościoły są. Ja przyznam się szczerze, że dobrze się przy tym czuję. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem przy tych prawosławnych klasztorach wychowana. A tutaj te katolickie, no to klasztor. Oczywiście, że to jest różnica, bo tu papież, nawet w tym kościele grekokatolickim na Miodowej, co Małga mówiła, że ona się pomyliła, myślała, że to cerkiew. No to ja mówię, słuchaj, oni wierzą w papieża. Oni wierzą w papieża. I nawet jak raz było spotkanie, to ta babka powiedziała, że oni zdradzili, proszę Państwa, jakby tych prawosławnych, bo w papieża uwierzyli. Ja mówię, no i co, że uwierzyli w papieża. Papież też powinien w Boga wierzyć i to żadnego wyjątku nie ma, bo wiecie Państwo, ci to chcieli być święci od papieża, a co papieże wyprawiali czasu swego, no to przecież kupa śmiechu.
na wydechu. Proszę Państwa, jesteśmy na Woli tutaj praktycznie. Tak z tej innej strony, od strony Leszna jakby podchodzimy, ale na Leszno nie idziemy, tylko będziemy skręcać z powrotem do ratusza. Ratusz Warszawa przy Żelaznej. No, będziemy skręcać, także buziaczki. I że proszę jeść kaczki. Radio Concito, żeby garażu z nas nie zrobili, troszeczkę może pod słońce, troszeczkę ze słońcem. No już jesteśmy na tej linii w kierunku, jakby na Wolę, gdzie tramwaj, autobus jedzie. 105 przekręcony, 190 przekręcony. Dlaczego? Dlatego, że tam pod Chińczykiem, pod tyłu stacji metra, tam gdzie ten Chińczyk przegrał na Woli, Auchan, Bonaparte, Chińczyk przegrał, bo supermarkety w sobotę i niedzielę będą zamknięte. Nie wiem, czy to każdą niedzielę, ale zdaje się, że niedzielę to każdą. I ponieważ oni tak jako koni trojański zrobili wiele krzywd w Polsce, która ich przygarnęła, chciała im pomóc, no to się ta linia Kaju zemści, proszę Państwa, zemściła i już będą zamknięte w tę niedzielę supermarkety u Chińczyka i u Pekińczyka na Auchan Vola Park. Ja mówię, w jakim sensie oni zdradzili, w jakim sensie oni byli przykrzy. No bo oni podpuszczali bardzo chętnie. Potem widziałam policję, która wypisywała mandaty, a policja już teraz też nie jest władna i nie może za bardzo tych mandatów wypisywać. Nie wiem dokładnie, jaka jest sytuacja, ale tak sugerowało prawo, tak sugerowali w gazecie, że już policja nie będzie mogła wypisywać mandatów. Także idziemy ze słońcem, jesteśmy w kierunku, idziemy odwrotnym od Leszna, od Woli i będziemy szli tutaj w kierunku Śródmieścia. Ja nie będę się oddalać od centrum Woli. Idę od Woli, od Woli. Nie będę się oddalać od centrum Warszawy, a od centrum Woli już stoimy tyłkiem, proszę Państwa, do Woli. Do Woli. Zwłaszcza, że dobrze nam słońce świeci i oświetla nam to, gdzie my jesteśmy, gdzie idziemy. Proszę Państwa, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Leszno, czyli że tu już się zaczyna Leszno, a Kardynała Stefana Wyszyńskiego to z której wyszłyśmy, ale rzeczywiście, proszę Państwa, nawet nie wiedziałam, że Wyszyńskiego to jest tu. Cholera, to tu i to idzie gdzieś tam. Chodźmy równo wzdłuż ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego, chociaż niby wbrew prawu idziemy, bo tu jest, proszę Państwa, nie ulica, tylko ja nie wiem, tamta Wyszyńskiego, to tam jakby szła, prawda? To ciekawe, że to jest ulica Wyszyńskiego, ale za nami z kolei jest ta cała radiofonia, KRS, proszę Państwa, i wszystko, co tylko chcesz, gdy nadaje nasze radio, ale tu jesteśmy w takim miejscu, czyli tak. Mieszkańcy Woli zamordowani w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. No to czyli, że się zgadza. Proszę Państwa, jesteśmy tu. A tu byłyśmy, proszę Państwa. I jest Kaj, i KRS, i klasztory za tymi blokami, i kościoły. Proszę Państwa, jest taka prawda, że misja naszego radia to też taka, żeby ludzi przybliżyć do Boga. No ja jako misjonarka, jako pionierka od lat przybliżam ludzi do Boga. Jak 40 lat głoszę z Ewangelią, to chyba tak, prawda? Nawet nie chyba, ale na pewno. Także proszę Państwa, żeby ludzie byli blisko Boga, żeby naprawdę byli, to nie jest takie łatwe. Bo widzicie Państwo, ludzie jak są w grupie stadnie, to mówią bzdury. A jak w pojedynkę, to człowiek często, będąc sobą, jest lojalny względem sprawiedliwości, prawdy, którą ma, zna od dziecka, od rodziców, społeczeństwa, bo to też jak na przykład Mareczka rodzice nie wychowywali, tylko oddali do domu dziecka, no to przecież w domu dziecka był kształcony, wychowywany przez państwo polskie. Jak? Mówią, że źle, że proszę Państwa, te dzieci z domu dziecka są jakieś takie rozwydrzone. Nie to, że gorsze, tylko rozwydrzone. Chuligan, chuliganka, że złe.
No i właśnie my też, skoro mówimy o Bogu, to chcemy walczyć z psychologią tłumu złego, tłumu ze złą psychologią złego tłumu. Chcemy walczyć. Nasza misja, to źle czy to dobrze. Pozdrawiam.